Z okazji świąt Wielkiej Nocy proszę przyjąć życzenia zdrowia, radości oraz serdecznych spotkań w gronie najbliższych. Niech czas zmartwychwstania Pańskiego będzie źródłem wiary, nadziei oraz pokoju i miłości do drugiego człowieka. Przewodniczący Rady Miasta Józef Pokładek, prezydent miasta Piotr Roman. Czternasty kwietnia, czwartek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Wystawa fotografii zatytułowana Surrealistycznie, czynna jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej Centrum Wiedzy. To prace uczniów klasy fotograficznej Borysalskiego Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych. Wernisaż wystawy rozpoczął jej ekspozycję w Centrum Wiedzy. Galeria Format Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Wiedzy jest zawsze gościnna dla wielu przedsięwzięć, które inicjują bolesławianie. Tak stało się i tym razem, gdy w jej przestrzeni wystawienniczej pojawiła się wystawa Surrealistycznie, zorganizowana przez Bolesławiecki Zespół Szkół Handlowych i Usługowych. Tematem stał się surrealizm, który pozwala na wyrażenie swoich pomysłów bez ograniczania się do ogólnie przyjętych norm. Kierunek ten daje pełną swobodę działania. Nad projektem pracował wraz z młodzieżą nauczyciel przedmiotów prowadzących pan Grzegorz Matoryn. W temat surrealizmu gości wernisażu wprowadziły uczennice szkoły, które przybliżyły ten kierunek w sztuce, kierunek, który powstał w latach 20. ubiegłego wieku i nazywany jest też bardziej obrazowo jako nadrealizm. Jest to takie podsumowanie takiego projektu surrealizm. Uczniowie mieli za zadanie, aby zmierzyć się z takim kierunkiem w sztuce jak surrealizm i wyrazić własną interpretację różnego rodzaju, nie wiem, malarstwa, rzeźby, sztuki surrealistycznej poprzez fotografię taką kreatywną. Tę kreację w pracach prezentowanych na wystawie widać w wielu aspektach. Obecna fotografia cyfrowa umożliwia bowiem tę kreację na kilku etapach tworzenia. Wszystko zaczyna się oczywiście od wyzwolenia migawki w aparacie i kreatywność na tym etapie jest najważniejsza. Jednak kreacja może też dotyczyć późniejszej edycji fotografii, a także zaawansowanej jej obróbki w programie graficznym. Jestem przede wszystkim ogromnie szczęśliwy, bo uczniowie techników fotografii multimediów już wystawiają swoje prace, to nie pierwszej wystawie, to już jest kolejna wystawa. Bardzo często ich prace uczestniczą w konkursach i uzyskują wysokie nagrody, pozycje. Oczywiście wszystko się dzieje pod okiem naszego mistrza, przewodnika edukacyjnego, pana Grzegorza Matoryna. Dobre oceny pracy adeptów fotografii z tej szkoły dotyczą ich umiejętności technicznych, ale też artyzmu, który starają się zawrzeć w swoich pracach. Można tutaj właśnie zobaczyć, jak młodzi ludzie wykreowali swoje własne światy, tak od początku do końca, ponieważ fotografia przeważnie kojarzy nam się z dokumentem, a tu mamy jakby zupełnie inny rodzaj fotografii, taką kreację świata własnego, wymarzonego, wymyślonego od samego początku do końca tego obrazu finalnego.
Klasa fotograficzna w Bolesławskiej Handlówce to oczywiście przede wszystkim nauka całego procesu fotografowania, edycji fotografii i jej przenoszenia na elektroniczne bądź analogowe nośniki. Wystawa udowadnia jednak, że uczniowie nie poprzestają li tylko na czysto zawodowych umiejętnościach. Do techników fotografii multimedia przychodzą uczniowie, dla których to nie jest tylko zawód, rzemiosło, to jest ich pasja. I w większości przypadków oni później mają właśnie możliwość, szansę realizować się, rozwijać się, no i zyskiwać, krótko mówiąc, laury, uczestnicząc w wielu konkursach i przedsięwzięciach. Poza oglądaniem wykonanych przez uczniów fotografii obecni na wernisażu, mieli też możliwość wysłuchania utworów muzycznych, przygotowanych również przez uczniów z handlówki, elektronika i pierwszego ogólniaka. Biblioteka Publiczna. Dzisiaj otwieramy tę wystawę surrealistycznie i wszystkich Państwa zapraszam do oglądania, do przyprowadzania swoich rodzin, znajomych, kolegów do początku maja. Ta wystawa zamyka nam troszeczkę naszą galerię format, ponieważ od maja otwieramy się na nowe wyzwania. Zatem należy się spieszyć z wizytą w Galerii Format, w której wystawa będzie przez ten czas dostępna w godzinach pracy Centrum Wiedzy. Zapraszam teraz Państwa na blog wiadomości w skrótowej formie, a wśród nich m.in. zapowiedź wydarzenia dla dzieci, na które zaprasza prezydent Bolesławca. Odbędzie się ono w czwartek 21 kwietnia. Dwóch nietrzeźwych kierowców zatrzymali policjanci na terenie powiatu bolesławieckiego. 49-latek wyjeżdżając ze stacji paliw wypadł z drogi. Miał 3 promile alkoholu w organizmie. Natomiast 55-latek został zatrzymany, gdy również stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi. U niego stwierdzono także 3 promile alkoholu w organizmie. Obaj kierowcy stracili prawa jazdy i grozić im będą kary do 2 lat więzienia. W środę we Wrocławiu przed pomnikiem ofiar zbrodni katyńskiej odbyło się upamiętnienie ofiar katyńskich. W 82. rocznicę tej zbrodni, Rosjan dokonanej na Polakach, najpierw odprawiona została msza święta w intencji ofiar, a potem pod pomnikiem złożono wieńce i kwiaty. W środę 20 kwietnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi darmowe szkolenie online dotyczące korzystania z elektronicznych usług zakładu. Będzie można m.in. dowiedzieć się, jak pobrać online zaświadczenie ZUS, jak składać elektroniczne wnioski o 500+, rodzinny kapitał opiekuńczy i dofinansowanie do żłobka. Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy wysłać na adres mailowy szkolenia_wroclaw@zus.pl. Żołnierze 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierają obecnie funkcjonariuszy Straży Granicznej na polsko-białoruskiej granicy. Terytorialsi już od ponad 7 miesięcy prowadzą operację pod kryptonimem Silne Wsparcie. W jej ramach wykonują zadania na lądzie, wodzie i w powietrzu. Bolesławska Szkoła Podstawowa nr 4 została laureatem ogólnopolskiego konkursu programu Velvet. Piątka dla Natury, program edukacyjno-grantowy pod honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ekoprojekt pod nazwą Doświadczalny Ogródek Malucha Dom dla dzieci klas od 1 do 3 i świetlicy profilaktycznej przy tej szkole został nagrodzony grantem o wartości 7000 zł. Prezydent Bolesławca zaprasza wszystkie dzieci polskie i ukraińskie na wydarzenie Wszystkie dzieci nasze są. Odbędzie się ono w czwartek 21 kwietnia. Najpierw o 10.30 na placu Piłsudskiego rozpoczną się działania plastyczne Narysujmy razem szczęście. Potem w południe na rynku puszczone zostaną balony w akcji Niech dobro leci w świat.
Na Dolnym Śląsku 673 tysiące emerytów i rencistów uprawnionych jest do 13 emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jeszcze do świąt wielkanocnych wypłaci je sporej części świadczeniobiorców. Do przedświątecznej soboty Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamierza wypłacić 13 emerytury 5 milionom emerytów i rencistów w całym kraju. Otrzymają zatem przed świętami ponad połowa uprawnionych do tego świadczenia. Do świąt 5 milionów Polaków dostanie dodatkową 13 emeryturę. Na swoich bankowych kontach zobaczy ją prawie 700 tysięcy dolnoślązaków. 13 emerytura to świadczenie, którego wysokość wynosi tyle co minimalna emerytura. Nie będzie ono opodatkowane, ale jego kwota będzie pomniejszona o składkę zdrowotną. Wypłata będzie więc wynosić 1217 zł i 98 groszy. Trzynastka jak co roku jest wypłacana z tak zwanego automatu, a więc nie trzeba do ZUS składać żadnych wniosków. I otrzymają każdy emeryt oraz rencista, który na dzień 31 marca przyznane miał prawo do wypłaty emerytury lub renty albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody dla Bolesławca na piątek, a zapowiada się ochłodzenie i deszczowa aura. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia. W nocy z czwartku na piątek w Bolesławcu będzie 10 stopni Celsjusza. Tyle będzie też rano, a od południa temperatura będzie już spadać. Wilgotność powietrza 95%. Zachmurzenie będzie duże. We wczesnych godzinach popołudniowych zacznie padać deszcz. Ciśnienie atmosferyczne 1022 hektopaskale i po południu zacznie powoli rosnąć. Wiatr do 18 km na godzinę wiał będzie z kierunków zachodnich. W tym roku miałam możliwość wzięcia udziału w praktykach zagranicznych. Obecnie zajmujemy się przygotowywaniem i poznawaniem kuchni innych narodów. Już w pierwszym roku edukacji miałem możliwość wyjechania na miesięczny staż do Niemiec, do kurort Eubin. Przez ten cały czas miałem kontakt ze szkołą, więc jako osoba dopiero zapoznająca się z dziedziną gastronomii o nic nie musiałem się martwić. W szkole prowadzone są różne kursy i warsztaty, na które zapraszani są specjaliści z różnych dziedzin gastronomicznych. Mają one na celu zapoznanie i przybliżenie nam prawdziwych warunków pracy, a także podniesienie naszych kompetencji zawodowych i poziomu na rynku pracy. Społeczność szkolna Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach czeka na Was. Zapraszamy.